Siema, siema, siema. Co? Dostaniemy się stąd. Jezu, myślałam, że już dawno leżysz gdzieś na dnie rzeki. Szkoda, że zawiodłem. No i po Hargrave'ie zostaliśmy sami. Dobrze cię widzieć, stary. Słuchaj, udało mi się, że... Później, doktorku, dasz nam wykład po drodze. Tędy, naprzód! Dać mi jakąś kanapkę? Możesz mi dać się odpocząć? Dotrzyj do budownicy widów w Central Parku. Wejdź na pojazd. Alcatraz, stary, udało się. Ciebie? O kurde. Okej. Jedziemy. Mógł szalać? Nie. Słuchaj, Alcatraz. Tak. Chodzi o ten fragment pamięci proroka. Zdaje się, że cepidy są tuż pod jeziorem w Central Parku. I prorok zdołał się tam dostać. Znajduje się tam główny regulator zarodników. To punkt zapalny. Jeśli zdołasz się tam dostać w kombinezonie, mamy szansę odeprzeć całą tę inwazję. Ale musimy dostać się do parku, póki jeszcze mamy czas. Ustawiłem kanał. Mów. Pułkowniku Berkeley, tu porucznik Tara Strickland, zastępca dowódcy jednostki specjalnej. Jesteśmy w drodze do Central Parku i mamy broń, która poradzi sobie z cepidami. Przejęliśmy transporter Cell, ale potrzebne nam wsparcie powietrzne. Pomoże nam pan? Pan Strickland, tu Berkeley. Proszę uważnie posłuchać. Właśnie skończyłem się kłócić z Pentagonem. Mają genialny pomysł. Chcą mianowicie zrzucić na Manhattan bombę. Tak, bo zawsze atomówki. Zawsze. Poza tym radioaktywny pył trafi na Brooklyn, do Jersey. Nie mogą... Już podjęli decyzję. Uważają, że to cena, którą musimy zapłacić, jeśli chcemy powstrzymać cepidy. Jeśli macie coś do zrobienia, to natychmiast się tym zajmijcie. Zostało niewiele czasu, a potem... Rozumie pani. Panno... Panno Strickland. Nie, profesor Kult zapewnił mnie, że mamy szansę wygrać tę bitwę, ale musimy się pośpieszyć. Pytam ponownie, czy może pan nam pomóc? Kontakt! Ognia! Kurwa, jej! Nie rozłączać się. Spróbuję coś zrobić. No, spróbuję. Mamy biegaczy! Na dziewiątej! Mały jest Iwany. Pat, pat. No ty na kogo tam szalasz? Tylko tak małą broń. Alcatraz! Alcatraz, zgłoś się! Cholera jasna, co z jego sygnałem? Alcatraz, nie wiem, czy mnie słyszysz. Uruchamiam nadajnik GPS. Wejdź na jakąś wysoką pozycję i namierz nasz sygnał. Jesteśmy tu przygwożdżeni. Wszędzie pełno cepidów, zalewają nas. Spróbuję skontaktować się z Berkeleyem. Przebij się przez budynek i dołącz do oddziału. Kurde, nie pełny pancerz, tylko to.
jeden bombowiec z bazy lotniczej Maguire, ale jakiś przekaz cepidów zakłóca nasze częstotliwości. Pilot bombowca będzie potrzebował pomocy. Jest z wami Alcatraz? Alcatraz, zajmij wyższą pozycję. Wsparcie lotnicze już leci. O, to shotgun. No ale nacisnąłem. Alcatraz, lecimy bez systemów celowniczych. Musisz natychmiast pokazać mi cel. Zaznacz zasadzkę cepidów do zbombardowania. Włączono maskowanie. Dobrze, po cichutku. Włączono maskowanie. Pseudonim Alcatraz. Połączyliśmy sygnał z twojego kombinezonu z naszymi systemami. Musisz mieć wroga na linii wzroku, jeśli mamy w niego wycelować. Potwierdź proszę, że możesz wykonać zadanie. No i kurwa stary. I spadłem. Włączono maskowanie. Pseudonim Alcatraz. Połączyliśmy sygnał z twojego kombinezonu z naszymi systemami. Musisz mieć wroga na linii wzroku, jeśli mamy w niego wycelować. Potwierdź proszę, że możesz wykonać zadanie. Jak mam potwierdzić? Włączono maskowanie. Pseudonim Alcatraz, potwierdź, że masz cel na linii wzroku. Widzimy się.
Dobrze, zajmowałem wszystkich. Koniec dobra, szczerze mówiąc. Trafili jednak, dobrze. Kurwa, niewiele brakowało. Mówię ci, niewiele. A tutaj na dół można zejść. Nie. Pełny pancerz. Dostępne opcje taktyczne. Po cichutku. Alcatraz, co ty tam wyprawiasz? Musisz tu wrócić. Stary, ja się staram wrócić. O kurwa, no i to skisiło. Dostępne opcje taktyczne. Włączono maskowanie. Maskowanie.
Niech oni przyjdą do mnie. Włączono maskowanie. O kurwa, zjebane. Alcatraz, co ty tam wyprawiasz? Musisz tu wrócić. Zamknij mordę. Włączono maskowanie. Włączono maskowanie. No to, to było dobre, szczerze mówiąc. Tutaj dałem dupsko, szczerze mówiąc, ale... Okej, okay, test teoretycznie bym... Normalnie tak zabić. Jest. Z daleka też jeszcze jednego załatwione. Wiem, że myk biega. Wezmiesz ostatnie. No. To było teraz dobre. O kurde. Streetman, Alcatraz? Co się do cholery stało? Mamy potężne drgania sejsmiczne. Nie uwierzy pan. Cały park właśnie podniósł się z ziemi. Potrzebujemy natychmiastowej ewakuacji i ustrojonego wsparcia powietrznego. Wszystkiego, co pan ma, sir. Zrozumiałem. Zrobię, co się da. Życzę powodzenia. Cutscenka. Słuchaj, Alka.
Alcatraz. Twój transport powietrzny jest już w drodze. 6 przejętych helikopterów SEL. Nic więcej nie mamy i kończy nam się już czas. Musisz wiedzieć, że jeśli nie uda ci się znaleźć rozwiązania, dowództwo strategiczne zrzuci na Manhattan bombę atomową. Wszystko za zgodą Pentagonu. Masz tylko 20 minut. Nie wiem, co planujesz, ale lepiej się pośpiesz. Dobrze, będziemy się śpieszyć. Skorpion 1 podchodzi do celu. Tu Skorpion 3 podchodzę do płaskowyżu. Jezu Chryste, spójrzcie na to cholerstwo. Niewiarygodne. Tam! Ta iglina! To na pewno centralna budowla. Zabierz nas tak blisko, jak potrafisz. Alcatraz. Musisz się dostać do centrum regulatora zarodników. Kiedy tam dotrzesz, kombinezon załatwi resztę. Myślisz, że to się uda, Gór? Wolisz poczekać na atomówkę? Nie mamy drugiej szansy. Nie ma szans, żebyśmy mogli się zbliżyć. Ziemia jest zbyt niestabilna, warunki atmosferyczne straszliwe. Chcesz wysiadać? To wysiadaj tutaj. Dobra, Skorpion 3, wrzuć go. Alcatraz, będziemy za tobą. Życzę szczęścia. Będziesz go potrzebował. No dobrze. Nowy rozdział, bo to już jest prawie finał, tak mi się wydaje. To zrobimy w następnym odcinku.